Tytuł tutora w Zespole Szkół Informatycznych ma pani Monika Skwarek, z którą przed chwilą rozmawialiśmy. Ma też pani dyrektor Monika Stępnik i mój kolejny gość, pani Maria Lelakowska. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Informatycznych. Pani Mario, kiedyś już się spotkałyśmy i rozmawiałyśmy o tutoringu. Wiemy, że to jest takie wyszukiwanie tych najmocniejszych stron ucznia i tak go ukierunkowanie, żeby on się mógł rozwijać. No właśnie, w ogóle jak to jest, bo ja zawsze mam takie pytanie, właściwie każdy nauczyciel powinien być tutorem, prawda? Powinien mieć tą umiejętność wyszukiwania tych najlepszych cech swoich uczniów. A jednak, żeby zdobyć tytuł tutora, to nie jest to takie proste i jednak nie jest to jakaś liczna grupa nauczycieli, która posiada ten tytuł. Jak się do tego dochodzi? No my z panią Moniką Skwarek, jak i naszą panią dyrektor, panią Moniką Stępnik, braliśmy udział w szkoleniu, takim kursie tutora, który był w Gdańsku przez szkołę tutora. No jest to cykl taki, nie, że to jest jednogodzinny czy dwugodzinny. Myśmy mieli cztery zjazdy takie weekendowe, gdzie dużo pracowaliśmy narzędziami, próbowaliśmy na sobie, czyli mieliśmy takie też doświadczenie, jakby być od tej strony tego uczestnika, tak, ucznia tego. I ćwiczyliśmy te narzędzia, gdzie mogliśmy właśnie sprawdzić realnie, jak to wygląda i jak to się potem przekłada na praktykę. No to super. I tytuł tutora jest i teraz trzeba to wdrożyć. Teraz trzeba to przetestować na swoich uczniach. Okres testów chyba macie już za sobą. Chyba już się dobrze czujecie na tym polu, bo to trwa przynajmniej rok albo i więcej. Jesteśmy teraz po roku takim doświadczeniu, ponieważ my zaczęliśmy od września. Stworzyliśmy z panią Moniką Skwarek, oczywiście pani dyrektor jakby czuwała też nad tym jako koordynator, natomiast my wzięliśmy na swoje barki, że tak powiem, uczestnictwa tego tutoringu właśnie wraz z uczniami. Postanowiłyśmy stworzyć innowację pedagogiczną właśnie pod tytułem Tutoring, pomoc w odkrywaniu samego siebie. I we wrześniu zrobiliśmy takie pierwsze spotkanie również dla rodziców, ponieważ ten tutoring, on gdzieś tam lawiruje, niektórzy trochę więcej wiedzą, niektórzy jak słyszą to słowo, to, że tak powiem, z niczym nie kojarzą. W związku z tym robiliśmy też takie spotkania dla rodziców, gdzie omawialiśmy i pokazywaliśmy, jak to ma wyglądać. I tutaj uczniowie mieli czas na zapisywanie się, wypełniali ankiety. Na początku braliśmy też pod uwagę, że może być dużo osób. My jesteśmy we dwie, więc też dużo osób nie mogliśmy wziąć, ze względu na to, że no, te tutoriale też trwają przez jakiś czas. No i potem w momencie, kiedy uczniowie zgłosili się, myśmy czytali te ankiety, no i potem zaczęliśmy, że tak powiem, pracę. Na czym ta praca polegała? Czy też polega, bo trwa? Znaczy w tym momencie skończyliśmy jakby tą pierwszą turę, od września oczywiście chciałybyśmy zacząć znowu. Nasze spotkania wyglądały w ten sposób ogólnie, tak, bo u pani Moniki to troszeczkę było różnie, ale ogólnie nastawialiśmy się na to, że będzie 8 tutoriali. Czasami, jeżeli, czyli takich 8 spotkań, jeżeli uczeń czuł potrzebę oczywiście, że chciałby więcej, bo jeszcze czegoś mu tam brakuje, to jak najbardziej to było do uzgodnienia. No i najczęściej spotykaliśmy się tak cyklicznie co 2 tygodnie, dlatego że uczniowie, oprócz tego, że my się spotykamy, oni mają też takie prace rozwojowe do wykonywania. Więc to nie jest taka praca, że my sobie siedzimy i tylko rozmawiamy, ale oni tak naprawdę później w dużej mierze pracują sami, czyli właśnie poprzez te pytania, narzędzia, którymi się posługujemy, mają one prowadzić do tego, że oni właśnie zaczynają jakby pracować nad sobą. Czyli tutor nie bierze za rękę i nie ciągnie, on tylko jakby daje taki bodziec, gdzie oni tak naprawdę sami mają to odkrywać. No właśnie, to tylko ten tutoring dotyczy ucznia zdolnego, czy właściwie każdego chętnego ucznia, który być może jeszcze zdolności pewnych w sobie nie odkrył? To jest tutoring dla każdego. Dlatego, że my w tym roku miałyśmy okazję prowadzić głównie tutoring rozwojowy, czyli on nawet się nie opierał o to, że my tam robiliśmy taki przedmiotowy, czyli związany z matematyką. Nasze tutoringi, akurat tak wyszło, że w tym roku i pani Monika i ja miałyśmy tutoringi rozwojowe, w których wszystkie 3 uczennice, bo miałyśmy dziewczyny w tym roku, pracowały nad poczuciem własnej wartości. Bo wyszło z ankiet i z rozmów, że gdzieś to poczucie własnej wartości jest zaniżone i ono powodowało właśnie no, blokady w różnych sferach życiowych. No to jest bardzo ważne, żeby mieć to poczucie własnej wartości. No i co?
Lepiej jest teraz. One same mówią i widzą w sobie tą przemianę. Wiadomo, że przemiana nie nastąpi od razu, nawet przez te 8 spotkań, ale faktycznie i pani Monika, i ja, ponieważ tutoring ma też to do siebie, że my co jakiś czas robimy spotkania, żeby wymieniać się doświadczeniami, bo tutor jakby nie może też zostać sam sobie. I tutaj właśnie wyszło i u pani Moniki, i też u mnie, ja miałam jedną osobę, pani Monika dwie, że to poczucie faktycznie gdzieś tam wzrastało. Ono się na przykład objawiało na przykład u pani Moniki, u uczennicy, że zaczęła mieć więcej przyjaciół, że na przykład potrafiła wypowiedzieć się już na forum, jakby wydać swoją opinię, gdzie wcześniej jakby miała blokady i nie była w stanie, więc widać tą metamorfozę, ale też widać, ile jeszcze pracy gdzieś tam przed nimi. Natomiast fajne jest to, że oni sami też to odkrywają, bo to właśnie na tym ma polegać. My widzimy swoje jako tutorzy, a oni właśnie widzą tą przemianę i faktycznie, że to coś daje. Tutoring w takim razie takiego rozwoju osobistego, a co dalej? Jakie dalsze macie plany wobec swoich uczniów? No chcielibyśmy, żeby w tym roku ten tutoring oczywiście był i mamy nadzieję, że zgłosi się więcej osób. Planujemy również jakby zakończyć ten pierwszy cykl w postaci filmiku. Mam nadzieję, że nam się uda. Gdzie właśnie chcielibyśmy i my jako tutorzy, którzy, że tak powiem, raczkowaliśmy, początkowaliśmy, jak i uczestnicy wyrazili po prostu swoją opinię na temat tego, co się przez rok działo. I miejmy nadzieję, że w przyszłym roku ten tutoring jakoś taki będzie bardziej rozpowszechniony i faktycznie będą chętni, którzy będą chcieli też z nami współpracować. A gdzie będzie można ten film zobaczyć? No myślę, że będzie na Facebooku naszej szkoły i pewnie też na stronie internetowej naszej szkoły. No właśnie, dziękuję bardzo za te informacje, za to dzisiejsze spotkanie. Ja tylko dwa słowa do tych wszystkich, którzy chcieliby się uczyć w Zespole Szkół Informatycznych. Tam oczywiście zawodową, określoną, specjalistyczną wiedzę można zdobyć, ale proszę bardzo, również te poszerzać swoje umiejętności, dokonać rozwoju osobistego, jak się okazuje, naprawdę jest to szkoła wszechstronna, powiedziałabym, i warto właśnie w niej się uczyć. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. I dziękuję trzymam serdecznie. Kciuki za dalsze Wasze efekty, Waszej pracy, tak ciężkiej. Dziękujemy.